Przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawach bieżących. Uchwały mamy projekt Komisji Edukacji, projekt APA. Proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie. Zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Paragraf pierwszy ustala się listę rankingową zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz czytam listę. Lista rankingowa zadań powierzonych w zakresie remontów placówek oświatowych. Przedszkola. W przedszkole nr 28 dokończenie instalacji elektrycznej kwota 16 tysięcy. W przedszkole 35 wymiana ogrodzenia kwota 20 tysięcy. W przedszkole 36 wymiana płyt chodnikowych oraz wykarczowanie korzeni drzew kwota 35 tysięcy złotych. W przedszkole nr 49 audyt elewacji i ocieplenia wymiana nawierzchni dookoła przedszkola kwota 27 tysięcy złotych. W przedszkole nr 87 remont schodów i sukcesywna wymiana ogrodzenia kwota 25 tysięcy. W przedszkole nr 135 remont ogrodzenia kwota 30 tysięcy złotych. W przedszkole 150 remont łazienki kwota 30 tysięcy. W przedszkole 154 remont łazienki kwota 35 tysięcy. W przedszkole 176 remont tarasu kwota 30 tysięcy. W przedszkole 180 remont tarasu kwota 30 tysięcy złotych. Szkoły podstawowe. Szkoła podstawowa nr 24. Remonty według wskazań ogrodzenia pomieszczeń 40 tysięcy złotych. Szkoła podstawowa nr 41. Remont ogrodzenia kwota 20 tysięcy. Szkoła podstawowa nr 61. Wymiana okien kwota 40 tysięcy. Szkoła podstawowa 111, remont instalacji elektrycznej plus tablice, kwota 26 tysięcy. Szkoła podstawowa 117, wymiana okien, kwota 30 tysięcy. Szkoła podstawowa nr 123, remont instalacji elektrycznej plus tablice, kwota 30 tysięcy. Szkoła podstawowa 124, dokończenie wymiany oświetlenia, orynnowanie i odgromienie, kwota 30 tysięcy. Gimnazja i zespoł szkół. Gimnazjum nr 29, wymiana stolarki okiennej, ciągi komunikacyjne, kwota 20 tysięcy. Zespół szkół nr 12, remont łazienki, kwota 35 tysięcy. Zespół szkół integracyjnych nr 4, wymiana oświetlenia, kwota 30 tysięcy. Łączna kwota to jest 584 tysiące i rezerwa nam została 10 tysięcy. Proszę bardzo, pan Marek. Ja bym chciał tutaj tylko zauważyć, że to było pisanie, tam gdzie jest wymiana ogrodzenia, remont ogrodzenia, kontynuacja, bo myśmy już dawali tam środki. Gdzie się? Na przykład 35, 135 ogrodzenia, tam to jest kontynuacja, to jest po prostu ale to, co myśmy dawali, żeby to było ciągłość zachowana. Tak, no pani tutaj to zgłosiły, że one chcą... Tak, może być, kontynuacja. 35 też było, 135 też było. Nawet jest chyba w tym momencie jeszcze robione to ogrodzenie 135. Przy 41 też żeśmy tam coś robili już. Jest też kontynuacja. 41 tak. No, więc kontynuacja. Tak, no i to kontynuujemy dalej po prostu. Także mówię, w tym zakresie po prostu tam było 41 to, o ile pamiętam, jest brama zrobiona wejściowa już. Tak. I chyba ogrodzenie od osiedla tutaj, że tam jeszcze nie do końca. Nie, z prawej strony szkoły. Czy ktoś z Państwa, proszę bardzo. Pytanie do Pani Przewodniczącej. W zespole szkół integracyjnych wymiana oświetlenia, chodzi o oświetlenie, mam rozumieć, wewnątrz szkoły, czy na zewnątrz również? Wewnątrz, tylko im. Tylko im. Okay. To znaczy Państwo dyrektorzy składali zapotrzebowanie według priorytetów. Więc chodzi o oświetlenie wewnątrz szkoły. Tak, już pisamy. Dobra. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Wiedzam, że Rada przyjęła projekt uchwały Komisji Edukacji.